Tam jest pan Skarpeta, który już się rusza, już się jakoś dziwnie nam... Oh my god! On jest tu, nie? Dobra, on tu idzie. Oh my god! Oh my god, patrzcie tego Baldiego i tam idzie Suzy, która jest czarno-biała! Baldi nie zaprosił mnie na imprezę halloweenową. Więc się sam wprosiłem! Juniorku, ty to jesteś obesrołek, wpraszasz się komuś do domu, a oni ciebie chyba nie lubią, myślisz, że przykryjesz twarz maską, a co potem przecież B po brzuszku widać, że to ty lol. Pozdrawiam! No a teraz! Zakładamy maskę! Nic nie widzę i być może Baldi nas nie pozna! Ty... widzicie to? No siemanku, szynowanko, z tej strony to mi! And welcome back to Baldi's Abandoned Warehouse! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Baldiego, tylko nie będzie to normalny Baldi. Ja w ogóle mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tylko będzie to Baldi, moi drodzy, halloweenowy. Najprawdopodobniej zagramy sobie dzisiaj w dwie gierki. Zaczynamy od tej chyba straszniejszej, ponieważ jak sami widzicie, wchodzimy do Abandoned Warehouse, czyli do opuszczonego magazynu, w którym mega dziwne rzeczy się dzieją. Znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Baldiego, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Halloween. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, ja klikam start, moi drodzy. Story mode. Collect all 7 notebooks. Dobra, wchodzimy. Ale tu jest sensitivity znowu, no. Zaraz muszę wyjść chyba, nie? Czekajcie, jest, bo tu jest taka sensitivity, że to jest niemożliwe. Tu jest menu. How to play after the nuclear blast? Searching for shelters is difficult, but you found an abandoned warehouse. Dobra, już wiem, o co chodzi. Generalnie tu jest coś takiego, że... był atak nuklearny i po prostu musieliśmy znaleźć sobie tutaj jakieś miejsce, jakieś schronienie, nie? Mówię, to zobaczcie w ogóle ten exit, napis. Okej. Okay. Tu jest warehouse, tu jest wszystko zabarykadowane, jak sami widzicie. Co tu jest w ogóle? Days without accident. Czyli dni bez jakichkolwiek dziwnych rzeczy. Wypadków. Czy my tutaj zbieramy dynie? Enter input 1. 9. 0. 9. Input correct. Moi drodzy, my teraz chyba tutaj najprawdopodobniej musimy się zabarykadować i dlatego wpisujemy teraz mega takie kody, żeby wiecie jak, żeby... Ale ja wiem, co to było. To był Rusted Quarter. Moi drodzy, mamy jakąś zardzewiałą 25-centówkę. A ja widzę w lewym górnym rogu, że mamy key pieces, czyli to są odłamki klucza, bo my musimy tutaj to wpisać wszystko i później najprawdopodobniej musimy się zabarykadować. 5 minus 7 to jest nic innego jak minus 2. 10. 46. Input incorrect. Jak słyszycie, moi drodzy, ktoś tu żyje chyba jest i z tego co mi się wy... Okej. Okay. Ej, kogoś wybudziliśmy! Oh my god, patrzcie tego Baldiego i tam jest Suzy, która jest czarno-biała! Ona tutaj przychodzi do mnie, żebyśmy tutaj... Ale mega dziwne to jest, nie? Człowieku, to jest niemożliwe, ten Baldi jest jakiś dziwny, nie? Juniorku, daj mi się przejechać polonezem, bo chcę spowodować wypadek, hahaha. Ale jeszcze poloneza nie mam w swoim garażu. O, przejdę. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby halloweenowy Szrek bądź też halloweenowa Elza powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Gdzieś idzie, Suzy też tam biegła. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy my możemy tutaj biegać. Gdy jest principal? Co my tutaj mamy? Employees only. Please make sure all boxes are sealed. Ty, bo tutaj coś jest w ogóle napisane, że musimy mieć pewność, że wszystkie boksy jakieś są pozamykane. Bo jak nie, to pojawi się Baldi. Okej, okay, wejdźmy tutaj. I co my teraz tutaj ciekawego mamy? Mamy oczywiście, sami widzicie, nożyczki, więc to oczywiście sobie weźmiemy. Ale mamy kolejny odłamek klucza. 7 minus 4 to jest nic innego jak 3. 11, 46. Input incorrect. Najprawdopodobniej teraz znowu będzie... Coś źle wpisaliśmy, nie? On już tu jest. Oh my god! On jakoś tak dziwnie otwiera tą paszczę, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Wydaje mi się, że najlepiej będzie jak ja sobie wejdę jednak do tej klasy i jakoś uciekniemy jemu, mając nadzieję, że nas nie złapie oczywiście. Dobra, zbieramy teraz to tutaj, moi drodzy. 1. 5 plus 9 to jest nic innego jak 14 oraz 46. Input incorrect. No niestety znowu wpisaliśmy źle. Ja sobie, moi drodzy, poczekam tutaj na niego, ponieważ my musimy zrobić coś takiego, że ja wybieram teraz Rusty Doorlock. On teraz tu wejdzie, nie? Zobaczcie go.
O-o. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Ja uciekam przed nim. I to tak konkretnie! Uciekamy. I tutaj, moi drodzy, założymy door locka, nie? Patrz. Ja tutaj wchodzę i zakładam door lock, żeby on tutaj nie wszedł, nie? Patrz. Cyk. I on teraz tutaj nie wejdzie. On nie wie w ogóle, gdzie on teraz jest, nie? I on w ogóle nie wie, z kim ma do czynienia w ogóle, nie? Tu w ogóle też... Ale to się wszystko dziwnie otwiera, nie? Tu jest school faculty, moi drodzy. Ja bym sobie zrobił tak, że my sobie pójdziemy... You need rest. Jedzie chyba first prize. Mamy, moi drodzy, kolejny kluczyk. To jest muzyka od Suzy. To jest muzyka od Suzy. Wpisałem drugi też input. Oh my god. On będzie teraz coraz to szybszy, nie? Ale lipa. Oh my god! To jest duch od Suzy! Jej tutaj tak naprawdę nie było! Okej. Okay. Tam jest pan skarpeta. Tu jest rozwalony telefon. Gdzie tu jest wejście? Tu było wejście, nie? Dobra, wejdźmy może tutaj. Mamy, moi drodzy, już 6 key pieces. Dobra, zabieramy to. 9 minus 7 to jest nic innego jak 2. 2 plus 7 to jest z kolei nic innego jak 9 oraz 46. Input incorrect. Moi drodzy, jest źle, ponieważ my będziemy musieli teraz tutaj, ja nie wiem, chyba kupić sobie bisodę, coś takiego. Chyba muszę iść pod klasę i tam najprawdopodobniej, moi drodzy, będziemy musieli się ogarnąć. Tu jest w ogóle woda i jest Coca-Cola, okej. On jest coraz to szybszy, nie? Patrzcie, mam jeszcze. Patrz to. Cyk i cyk. Dobra, mamy, moi drodzy, 3 Coca-Cole. Cans, bottle, plastics. Okej. Okej, okej, okej. Wydaje mi się, że on się tu pojawił. Tu, dokładnie! Strzelamy w niego Coca-Colą! On chyba sobie gdzieś tam pojechał, nie? Ja z nim może tutaj pójdę. On teraz się... O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, niech on pójdzie tutaj ze mną. Niech on pójdzie tutaj w moją stronę. Tam jest pan skarpeta, który już się rusza, już się jakoś dziwnie... No... Oh my god! On wziął wszystko. Nie wiem. On jest tu, nie? Dobra, on tu idzie. Oh my god! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Sweep, sweep! Ja nie mogę, no przecież wziął mnie konkretnie, nie? Dining room? On tu jest, nie? Nie dość, że on ode mnie candy. Oh my god. Dawaj, tu podnieś kolejny, ostatni kluczyk! 6. 2 minus 5 to jest minus 3 oraz 46. Moi drodzy, chyba zgarniamy szybko. Okej. Okay. Super, super. Game over. Moi drodzy, nie udało mi się uciec przez jakimś takim mega dziwnym Baldim. Więc teraz idziemy do niego po prostu na imprezę. O, widzicie, moi drodzy, znajdujemy się u niego na imprezie. Zobaczcie, jak się ten przebrał, nie? Masakra. A ten za co się przebrał? Za jabłko. Spoko. Okej, okay, start. Collect 7 candy buckets. Czyli tutaj, moi drodzy, zbieramy 7 tych, nie? Wiaderek z cukierkami. Potrzebujemy ich aż 7. Wyjdźmy back. Menu, how to play. Oh no, school is out, bla bla bla. Dobra, tutaj nic nie zmienił. Options, zmienimy sobie sensitivity, moi drodzy. Bo ono jest po prostu za duże, start i lecimy, let's go. O. Oh, hello there, student. Siema. Welcome to the Halloween party. No siema. I co, i to tyle? Nie chcesz mi już nic więcej powiedzieć? Dobra, zobaczcie w ogóle, że jest noc. Także jest spoko. Halloween party, moi drodzy. Idziemy na imprezę i jak sami widzicie, mamy tutaj wszędzie dynie, nie? Wszędzie są dynie. Zabieramy, moi drodzy, pierwsze wiaderko. Zero. Siedem, nie? Dwa, nie? Super. To jest w ogóle bardzo fajne, że tutaj, moi drodzy, jak sami widzicie, wszędzie jest takie halloweenowate. Bardzo mi się to podoba, że Baldi przebrał się. Tak naprawdę. Za jabłko. Jestem w ogóle ciekawy, za co ja jestem przebrany, nie? Candy... Okej. No ja wiem, jak to się używa. Wiem, mam pojęcie, jak to się używa. Moi drodzy, wchodzimy teraz tutaj. Mamy kolejny candy bucket. Minus 2. 12 i 46. You're only getting fruit this year! Tylko dostajesz owoce tego roku, nie ma żadnych cukierków! Zrobiło się ciemno. Okej, okay, taka troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć, że się zrobiło ciemno, ale idzie już Baldi, nie? On dalej ma tą linijkę. Jak sami widzicie, on tutaj próbuje
nie złapać. Okej, okay, tam widzę, chyba Suzy była przebrana za kogoś, nie mam żadnego pojęcia, kto to był, ale tam mieliśmy, moi drodzy, również jakiś plakat. Dobra, pójdźmy sobie może tędy. Zauważcie w ogóle, że tutaj wszystko się praktycznie w tym Baldim tak jakby troszeczkę zmieniło. No mamy jakieś inne tekstury tutaj. Fajnie tutaj wygląda ta szkoła, całkiem inaczej niż my ją znamy. Juniorku, gdzie ta Ania? Ogarnij się i przestań. Nie kłóćcie się tutaj, okej? Okay? Od Asia. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Halloweenowy Shrek bądź też Halloweenowa Elza powiedzieli, a być może jutro twój drot pojawi się na odcinku. Ale dobra, wchodzimy teraz tutaj. Tutaj oczywiście znowu pełno Halloweenów i tak dalej. Okej, okay, mamy kolejny bucket. 1, 4, nie? I 46. Do you think you will get candy this year? Czy ty myślisz, że otrzymasz cukierka tego roku? No ja mam nadzieję, bo już mam drugi woreczek, albo raczej drugie wiaderko, pełne cukierków, Baldi. I ja wiem, oh my god, on już jest tutaj, nie? Ja muszę szybko biec, żeby on mnie nie złapał. Nie mamy tym razem, moi drodzy, yellow locka. You need rest, dobra, no później sobie weźmiemy resta. Wydaje mi się, że musimy troszeczkę dokładnie i teraz chyba się troszeczkę szybciej ruszamy, jeżeli mamy tyci. Zielonego czegoś tam, nie? Dobra, lecimy. 5 minus 6 to jest nic innego jak minus 1 i 46. Do you think you will get candy this year? Czy ty myślisz, że otrzymasz cukierka tego roku? No oczywiście, że dostanę, tylko najgorsze jest to, że słyszę Suzy, więc ja już sobie przygotuję moje nożyczki. Dobra, już tutaj Baldi jest, przydałby się... O nie, to nie! O ma... Jak on wygląda? Puść mnie! Puść mnie! O nie! Principal. Principal przebrany za Drakulę. Baldi chyba nie przejdzie, nie? I am lost you. Dobra. Play with someone. Suzy idzie sobie. Szkoda, że ona nie puściła tutaj jakiejś halloweenowej muzyczki, ale no dobra, może tak być też, nie? 9. 7. 46. You're only getting fruit this year. Tylko tego roku otrzymasz jakieś jabłuszko na przykład. Owocki. Uciekamy, moi drodzy, bo on już jest tutaj! Ale lipa, nie mamy, moi drodzy, bisody, ja wiem, że tutaj, uuu, ale halloweenowe, fajne bardzo. Mam przygotowane, moi drodzy, nożyczki, bo ja wiem, że Suzy gdzieś tutaj bardzo blisko mnie jest. Kto to jest? Oh my god, a ten przebrany... Ja ciebie ucinam, ja wiem, że ty bardzo fajnie... Oh my god, wziął go! On go wziął. Bierzemy, moi drodzy, bisodę. Baldi już jest bardzo blisko, ja szybko tutaj polecę, ponieważ, moi drodzy, musimy zrobić... Oh my god. Gdzie nie ma jej, tutaj była. Baldi idzie, chyba strzelę teraz bisody. Haja! Dobra, poleciał. Poleciał, moi drodzy, bierzemy kolejny candy bucket, ponieważ ja potrzebuję bardzo dużo cukierków. 3,46. You're only getting fruit this year. Tylko otrzymujesz owoce tego roku. A wy co otrzymaliście? Czy już pozbieraliście, czy może jeszcze nie? Jedzie tutaj first prize, który będzie gdzieś tutaj, prawda? On zaraz tu wyjedzie. I see you, friend. Dobra, bierzemy... Szkoda, że ja z tej strony nie mogę wziąć tego, bo ja to bym bardzo potrzebował, no. Ja się muszę spieszyć, ponieważ Baldi za chwileczkę tutaj przyjdzie i za chwileczkę może sweep też wyjedzie i sweep to tak naprawdę dla nas będzie chyba jedyną nadzieją. O właśnie. Czekaj, gdzie on jest? On tu idzie, nie? Gdzie on jest? Ja nie wiem. On tu wejdzie. Dobra, on tu wyjdzie. On już wyszedł. Lipa, bo nie wiem, co mam zrobić. No my god! Pan Skarpeta się bardzo ładnie przebrał. Bardzo mi się podobasz, panie Skarpeta. Najgorzej, bo tu jest ten obesrołek, nie? O, ale lipa, nie? O nie! Już strzeliłem w niego, naprawdę? Myślałem, że strzelę w niego, no co za bezsens, ej! Dobrze, moi drodzy! Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Baldi's Halloween Party oraz Abandoned Warehouse podobał. Życzę wam wszystkiego dobrego na Halloween, jeżeli ktoś obchodzi, jeżeli nie, no to życzę ci bardzo miłego dnia, uzbierajcie dużo cukierków, a więc zjedzcie też dużo owoców. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś na dłużej, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!